Jerry, to którego kupujemy? Tak dla wszystkich? Chodź, chodź tylko, poczekaj tą krosówę. Co to jest tam? Owal. Siema, jestem w sklepie w Poznaniu Pitbike Store. Tak jak tutaj, patrzcie, macie napis. Zrzucimy buciki. I będziemy obszajać ceny pitbike'ów wszystkich, jakie są tutaj na sklepie dostępne, jakich nie ma, a jakie przyjdą dopiero w dostawie. Od czego zaczniemy? Zaczynamy tutaj od YCF-a, kultowy model Pilot 150. Jest to koszt 8699 zł, jeśli się nie mylę, tak? To jest pierwsza propozycja. I to jest jaka pojemność? 100? To jest 150. 150 jest 125, za chwilę do niej przejdziemy i wtedy tam powiem więcej na jego temat. Kolejnym tutaj modelem, który mamy, jest RXF. RXF 150. I to jest cena, już sprawdzam, bo niestety wszystkiego... To jest też pojemność 150? Tak, to jest również 150, ten sam silniczek, ta sama pojemność, można go troszeczkę tam tylko podkręcić. Co, na wyższych kołach jest? Na dłuższe zawieszenie, dłuższa rama, wyższy jest tak samo. To jest inna fabryka, więc to można powiedzieć, jest kolejna marka, którą mamy, RXF. RXF 150. I cena? Cena za niego to jest 8199 zł. Kolejnym modelem, który tutaj mamy, jest kolejny RXF. To jest również 150, tylko ona jest na niższej ramie z małymi kółkami. Tak. Jest to RXF Open i jego koszt to 7699 zł. Kolejnym jest najmniejszy z gamy, bo nie mamy 110, jest jeszcze pomiędzy tą 150 a 50 jest jeszcze model 110 RXF Junior 110. Ile kosztuje? 6199, a tutaj najmniejsza 50, silnik automatyczna skrzynia biegów, hamulce hydrauliczno-tarczowe. Czyli dla młodych rajderów. Tak, dla młodych rajderów, dla tych najmłodszych od trzeciego roku życia, czwartego. Jego koszt to 5199 zł na dzień dzisiejszy. Obok stoi bardzo bliźniaczy, podobny model, też 50, ale z YCF-a. I to jest koszt 6199 zł. Różnica wynika... Też automat. Też automacik, wynika z marki, paru detali, które tutaj zostały zamontowane. Bardzo fajną opcją jest to, że możemy założyć pilot zdalny, dzięki czemu tata może wyłączyć motocykl, silnik. Może wyłączyć silnik. O. Nie zatrzymują się w miejscu, ale po prostu spowalnia i młody się zatrzymuje. I jest możliwość dołączenia również kółeczek bocznych do tego. O, właśnie o to chciałem zapytać. Tak, ten model jak najbardziej tutaj. Jak najbardziej jest możliwość montowania do niego kółeczek bocznych. Czemu mi takiego nie kupił? Bo nie było wtedy takich 5 lat temu. No dokładnie, a teraz już są, ale ty już jesteś duży chłopak, więc... Więc czas na inny sprzęt dla ciebie. To jest to samo. Dokładnie, tu mamy 50-teczkę, tam samą, też gotową dla klienta. Idąc dalej tutaj po naszym sklepie, mamy dużą krosówkę. A wiesz co, chodź tylko, poczekaj, tą krosówę. Co to jest tam? Owal. Jest to Owal. Owal. Jest to marka, wszyscy na to mówią Owal. Jest to mini GP, stworzone przez innego producenta po prostu. Sprzęt do ścigania się w Pucharze i Mistrzostwach Polski w klasie mini GP. Również... Od jakiego roku można startować, do jakiego wieku? W regulaminie było 10 roku życia, jeśli teraz na obecną chwilę dobrze pamiętam. Wiek jest nieograniczony. Jest również... Czyli ja mogę też startować? Tak. Tylko na większych kołach, na 12-calowych kołach, wtedy jest wyższy, troszeczkę Jaki koszt takiego sprzęta?
koszt tego sprzęta to 22 tysiące złotych. A ile tu jedzie? To jest silnik akurat 150, zamontowany 14-konny. Można zamontować 190. Wiadomo, że pod riderem, który waży 30 kilo, ten sprzęt pojedzie ponad 100 km na godzinę. Są zastosowane hamulce z KTM-a, więc tutaj jest bardzo dobre rozwiązanie. Najwyższej klasy opony wyścigowe. No i wszystkie detale, które tam pewnie widać z bliska, półki CNC, zawieszenie, do którego takie firmy jak Olins robią wkłady, można po prostu przekładać. Są jeszcze wersje bardziej rozbudowane o markowe zawieszenie, również wydech Aroa, więc tak naprawdę dostajemy dla młodego prawdziwego ścigacza, na którym może jeździć, trenować, ścigać się. No a jak już będzie miał odpowiedni skill, może wystartować w mistrzostwach na przykład Europy Środkowo-Wschodniej, bo jest rozgrywane cykl zawodów Road to MotoGP dla najmłodszych. Sprzęt profesjonalny, dokładnie. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej o pitbajkach. Teraz mamy dirtbajki, wiem, że testowałeś, mówiłeś, że testowałeś. Te czwórkę jednego, K2. Jednego i drugiego, kultowe modele. Te czwóreczka, 27-28-konny sprzęcik, regulowane przednie, tylne zawieszenie. Na poprzednim bądź następnym filmiku pewnie będzie widać, jak upalacie wersji Supermoto. Tak. Koszt takiego gołego motocykla to jest 14 199 zł na obecną chwilę. Obok K2, niższa, krótsza, bez regulowanego zawieszenia, jest to koszt 9199 zł. Przechodząc dalej do pitbajków, mamy dwa bliźniacze, kolejne modele TT160 i TT140. I to jest Kajo też. To jest Kajo, pitbike Kajo na dużych kołach, 17-14. Masz pytanie? No, chłodnice mają. Chłodnice, dokładnie. Oleju. Dokładnie, w porównaniu do poprzedniego modelu RC Big została domontowana tutaj duża chłodnica. Jest to następca jakby MRF-a RC Big. Czyli nie będzie już ich. Ich już nie będzie. W zastępstwie mamy Kajo TT140. No i 160. Tak. Cena Kajo TT160 jest to 7599 zł. A Kajo TT140, muszę spojrzeć do swojej ściągi. TT140 to jest koszt 6399 zł. Kolejnym modelem jest model RC, MRF RC140. Czyli których już nie będzie. Nie, te będą. Tylko RC Big. To był właśnie na dużych kołach. Aha, a RC Big, model RC chyba nigdy nie zniknie. Jest to kultowy model marki MRF. Od wielu lat, tak naprawdę od początku, jeśli dobrze pamiętam. Czyli bigi znikną, a RC-ki zostają. RC-ki zostają. To jest koszt 5999 zł. Jest bliźniak. Niecałe 6000. Niecałe 6000. I też ma chłodnicę oleju. Tak, tutaj jest mniejsza chłodnica oleju, ale jest, chłodzi ten silniczek, więc najważniejsze. Obecnie nie mamy na stanie, nie ma go w Polsce, będzie prawdopodobnie około lutego model RCZ. Jest to bliźniaczy model. Tylko z wałkiem silnik z wałkiem Z40 lekkim magnetem, regulowanym przednim tylnym zawieszeniem, aluminiowymi obręczami kół, z oponami Kenda i aluminiowym tylnym wahaczem. Koszt jego to było 8999 zł. Już jest tutaj różnica. No tak, jak tyle dołożone, no to... To jest jednak różnica. I tak jak wspomniałem na początku, zaczynaliśmy od pilota 150, tutaj mamy pilota 125. Jest to ta sama rama, ta sama wysokość, ale silnik 125. Bardzo fajny silnik Zongsena, generujący znacznie większą moc niż zwykły standardowy silnik 120.
Przekonali się o tym zawodnicy Pucharu Polski w tym roku, którzy właśnie jeździli na tych silniczkach. Mm-hmm. Więc bardzo fajny sprzęcik. No właśnie słyszałem, że dużo zawodów jest, nie? Tak, tak. Sprzęty. Są zawody rangi Pucharu i Mistrzostw Polski, gdzie tak naprawdę już dzieci albo młodzież młodsza od 8 roku życia może ścigać się z licencją PZM-u w takich właśnie zawodach. I offroadowych, i supermoto. Dlatego no, każdy może wybierać. Są zawodnicy, którzy startują w obydwóch seriach nawet zawodów. Widziałem, co nakręciłem filmik z tym zawodnikiem, co kupował sprzęta. Tak, tak. Przygotowuje się do, właśnie do tego, żeby przejść do kolejnej klasy, do klasy Stock 125, żeby jeździć właśnie w tej klasie w Pucharze Polski offroad. No, no, super. Może ty też spróbujesz kiedyś, Kuba. Mamy model tę czwóreczkę, ale na kołach Supermoto. Supermoto, to jest to, co upalaliśmy. Tak, tak. I tutaj koszt, przewidziany koszt motocykla z felgami Supermoto, prawdopodobnie 15 500-16 tysięcy. Kwestia tutaj tak naprawdę kolejnych dodatków, które będą. Musimy pamiętać, że koszt opon jest znaczny, bo to jest 1700, 1800, 1900 zł, w zależności od tego, jaką mieszankę, jakie opony wybierzemy. Dołożone tutaj przez nas crashpady. Będą również od nas do kupienia crashpady dedykowane stricte do tej czwóreczki, po to, żeby tylko wsadzić, zamontować i jeździć. Jaki koszt tych crashpadów będzie? Koszt crashpadów na dwie osie będzie około 250 zł z całym zestawem montażowym. Dużo. Ja płaciłem 300 za rolkę. Jedną rolkę. Tak, tak. 350 za jedną rolkę do tego, do spawu. No tutaj kwestia, no jak wiemy, wszystko drożeje, materiał też jest coraz droższy. Drożeje, mniej więcej to jest wycena na gotowych produktach z ewentualnymi dotoczeniami tulejek, które będą po prostu sprzedaży. Na dniach będziemy mieli konkretną cenę i prawdopodobnie już na wiosnę będzie większa ilość tych crashpadów gotowa do kupienia. Ale tu widzę, też masz super mięciaki małe. Kolejne supermota, są to supermota pitbike'owe, nie jest to dirt bike. Zaczynamy od najbardziej popularnego modelu MRF 140 SM. Jego koszt, tak jak tutaj stoi, to jest 8999 zł. No, najczęściej dobieranym zestawem są handbary, które chronią tutaj nam klamki przed złamaniem po upadku. No i wiadomo, kilka innych tam gadżetów. Też widzę, chłodnica dołożona na tak, tor. Duża chłodnica. Przydatne już jest na torze. Dokładnie. No to, do chłodzenia. To asfaltowy, taki kartingowy, nie? Tak, dokładnie. No. Dokładnie. Kolejnymi dwoma modelami są modele YC EFA 150, jedna i druga. Różnica między jednym a drugim jest taka, że w tym pierwszym mamy zawieszenie Fast Ace'a z przodu, z tyłu DNM-a oraz zamontowany sportowy wydech i rurę wydechową z powerbombą. I to koszt tego modelu to jest 13 199 zł. Tego drugiego, gdzie tam jest zawieszenie z przodu, też regulowane odbicie, to jest 10 199 zł. A czemu ten się różni tą ceną? Aha, bo tu jest powerbomba, tam jest zwykły wydech, zwykły tłumik. Tak. Tu jest w pełni regulowane przednie, tylne zawieszenie. Aha. Tam mamy regulację odbicia i tylko napięcie wstępne sprężyny. Mm-hmm. No i tutaj zwykły, klasyczny, taki delikatnie regulowany zawias. Poza tym cała reszta jest taka sama, więc no, wynika to w momencie, na dzień dzisiejszy, gdybyśmy chcieli do tego modelu przełożyć zawieszenie, elementy, takie elementy, to on będzie to kosztował 14,5-15 tysięcy na szybko tutaj licząc. Ale mamy wybór marki YC, który daje nam właśnie zakup już takiego dopasionego, doposażonego, doposażonej wersji SM. Dokładnie. Typowo, ktoś startuje i po prostu
chce... A widzę, że nawet tu jest siedzisko inne. Tak, tak, dokładnie. Więc no mamy, no są dwa modele... Akcesoryjne bym powiedział. Akcesoryjne, dokładnie, dokładnie. Kolejnymi tutaj motocyklami są dwie 125. Pierwsza 125 wyciągniemy ze zwykłym silniczkiem, o którym mówiłem. Obok jest z silnikiem ZS-a 125, w pełni regulowane przednie zawieszenie, chłodnica, aluminiowy wahacz, aluminiowe obręcze kół, też koła kędy. I tutaj sobie muszę spojrzeć do swojej ściągi. Koszt MRF-a Kajo TD 120. 5 to jest 5199 zł, a modelu 125R z R-ką, tak, z mocniejszym silnikiem, z ekstra gadżetami, jest to 7199 zł. Idąc dalej, mamy tutaj akurat u siebie trzy kładziki. Pierwszy kładzik jest przeznaczony dla najmłodszych riderów. 70. Tak, 70 dokładnie. Jego cena to 4999 zł. Potem dla troszeczkę starszego ridera wersja 110. AU 110. Pozmieniali wersji, trochę widzę. Tak, tak, troszeczkę jest pozmieniane. Design jest zmieniony. Tylko to jest wersja sportowa, jest jeszcze wersja przeprawowa, która jest bardziej zabudowana, gdzie tam młodzież może sobie... wygląda on bardzo podobnie jak ten tutaj. Można domontować do niego torbę, plecak, co tam młodzież sobie już tam życzy. Koszt tego modelu AT 110 to jest 6899 zł. Tu mamy już bieg wsteczny tak samo w nim, więc młodzież może się bawić jeżdżąc do przodu, do tyłu. Pełna frajda. Kolejnym modelem, który tutaj u nas się znajduje, jest kład Kajo AU 150 CVT, czyli kład z automatyczną skrzynią biegów. Czyli przód tył? Przód tył, dokładnie, moc 12,5 konia, sprzęgło automatyczne, koła 10 przód, 9 tył. Zalecany wiek powyżej 9 roku życia. Koszt tego to 11699. Jeszcze są dwusetki też, są, i z homologacją. Dwusetka z homologacją. A ile ta dwusetka z homologacją kosztuje? Dwusetka z homologacją, koszt to jest 16199, ale obecnie można ją kupić za 14000 bez złotóweczki. O. To co, promocja? Promocja. O. Lubimy promocję. Lubimy promocję. Rejestracja. Dokładnie. Możemy zarejestrować jako ciągnik rolniczy, poruszać się z kategorią B po drogach publicznych. No i wtedy mamy pojazd do poruszania się po ogrodzie, po polu, no i po drodze publicznej, na przykład po coś do sklepu, jeśli pojedziemy. Części dokładów też macie? Posiadamy części dokładów, tak. Przejeżdżaliśmy tam, nie mówiłem o tym, ale są tak naprawdę elementy, które się najbardziej zużywają, czyli klocki hamulcowe, tarcze, amortyzatory, to takie podstawowe rzeczy. A słuchaj, to dobrze. Dobra, okej. Okay. No to co, wbijajcie do Pitbike'a Poznań. Zapraszamy, opowiemy, będziecie mieli pytania, odpowiemy na nurtujące na was, pytania. na wszystkie pytania, które będziecie mieli. Potrzebujecie części, też wbijajcie. Na pewno dobierzemy. Zapraszamy do sklepu internetowego, w razie pytań też udzielimy odpowiedzi telefonicznie, więc tak naprawdę dostaniecie wszystko, czego potrzebujecie. No to super. To dzięki, Jarek. Dziękuję bardzo. Pokazałeś. Nie ma problemu. Zapraszam wszystkich. Nara. Nara. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.